zaśniesz. Otworzy się encyklopedia i wyjdą z niej dawni poeci, starannie ubrani, osłonięci przed chłodem. Otworzy się pamięć, jak spadochron w nagłym syku powietrza. Otworzy się pamięć i nie zaśniesz wcale. Będziesz się kołysać między chmurami, cel ruchomy i jasny w świetle fajerwerków. Nie zaśniesz już nigdy. Zbyt wiele ci opowiedziano, za dużo się zdarzyło. Przecież każda kropla krwi mogłaby napisać swoją szkarłatną Iliadę. No i jak tutaj opisać takie zjawisko? Stanisław Radwan. Czasem brak jest słów, żeby powiedzieć wszystko o człowieku, którego się szanuje, którego się uwielbia. Przy nim się chce być. Jak się stoi przy Staszku, się siedzi, można milczeć, z nim nie rozmawiać, to człowiekowi się robi lepiej. Staszek ma jeszcze jedną umiejętność niesamowitą, a mianowicie zjednuje sobie ludzi. Takiej współpracy jak z Radwanem, to właściwie nie było z nikim. Jeżeli ktoś pójdzie drogą, którą Stanisław Radwan proponuje, zapewniam, że będzie to podróż niezwykła. Kiedyś go zapytałam po wyjściu z katedry babelskiej notabene, kim dla niego jest Bóg. A on mi odpowiedział wtedy, pięknie, do dzisiaj to pamiętam, chociaż to było wiele lat temu. Wiesz, myślę, że Bóg mieszka w sumieniu człowieka. Dobra, fajna. Nie chodzi tylko o to, żeby było ti, papam, tylko że akcentowane w ogóle, to jest bezczelny w ogóle. Niesiemy kłosy lud na grobek, szałotny marsz, co mądry nam wywróży bęben. Do przodu, Wojtek, też marzy to, co świat dostaje. I jedna myśl, pochód i na oczy paść. Nie chodzi mi o żaden system etyczny, o żaden system filozoficzny. Chciałbym to tak bardzo sprowadzić do tego, co jest absurdem, jeżeli się powie, że istnieje estetyka moralna. Przecież czegoś takiego nie ma, to jest absurd. Ale moralność w estetyce, albo nazwijmy inaczej, moralność z powodu estetyki, czyli że to ma być piękne, ma być smaczne, to był taki wymiar, który podał Herbert dla nas wszystkich, niesamowity. Wiecie, ma być pięknie, czyli dobrze. Kapłani mają problem z pogranicza etyki i rachunkowości. Co zrobić ze srebrnikami, które Judasz rzucił im pod nogi? Suma została zapisana po stronie wydatków. Zanotują ją kronikarze po stronie legendy. Bądź wierny, idź. Albo jak patrzysz w lustro, to widzisz swoją błazeńską twarz. Nie przywiązuj nadzwyczajnej wagi do swojego oblicza, do siebie. Kontroluj to, co lustro, czyli co rzeczywistość nam podpowiada. Nie bądź prorokiem. Bądź uczciwy wobec siebie.
Nie przejmuj się, że tak jak on pisze i wtedy się znajdziesz wśród czaszek Hektora i tak dalej. Ale przedtem mówi, a może, czyż nie było lepszych? Czyż nie było innych? Dokładnie tak, jakby wiedział, że kondycja człowieka to jest przede wszystkim odpowiedzialność wobec siebie. I nie przesadzaj ze swoją rolą i ze swoją pozycją w świecie. To idzie obok ciebie. To się może wytworzy. A nie przesadzaj, że ty o tym coś wiesz. Idź, bo tylko tak wejdziesz do grona zimnych czaszek, do grona twoich przodków, Gilgamesza, Hektora, Rolanda, obrońców Królestwa bez kresu i miasta popiołów. Bądź wierny. Idź. Takie sprawy intymne, o których ciężko jest mówić, ale ja chcę o tym powiedzieć, że był taki moment w moim życiu, kiedy Stasiu mnie uratował po prostu. Uratował mnie, nigdy o tym nie mówiłem, ale myślę, że pora jest powiedzieć. Uratował mnie jednym listem. Miałem jakby taki ciężki, trudny okres, z którym sobie nie mogłem dać rady. I jeden list, który napisał do mnie Stasio, który mi jeden z kolegów wręczył w Warszawie, w hotelu Forum, po prostu spowodował to, że ja po przeczytaniu tego listu, po przemyśleniu, na drugi dzień nabrałem jakby ochoty do życia dalej. I do tego wszystkiego, co robię. To był gest tak ludzki, że aż nadludzki. Wszystko razem oczadziało śpiewem. Nie pamiętam już dokładnie, nie wiem, tylko kontur melodii dalekiej, rozproszonej, omszałej na wieki. Tylko szept, co na palcach się skrada. Spotkanie z nim wywarło na mnie niesamowity wpływ. I właściwie od samego początku wiedziałam, że chcę pisać o nim i o muzyce, którą tworzy. Spotkanie z nim to nie tylko spotkanie z wielkim kompozytorem, ale człowiekiem niesamowitej erudycji, wielkiego poczucia humoru, przewrotnego, które daje mu możliwość posługiwania się
fantastycznie posługiwania się stylizowanymi formami muzycznymi. Ten rodzaj właśnie jakiejś przewrotności. Oprócz wielkiego talentu jest to również niesamowity erudyta i jego wiedza mnie fascynuje, ale również fascynuje mnie jego wiedza o teatrze. I nawet więcej niż wiedza, wyczucie materii teatru. Kiedy dałam Stasiowi do przeczytania pracę, zadzwonił do mnie i powiedział to z tym swoim takim charakterystycznym, cudownym sposobem mówienia: Ewuniu, słuchaj, to fantastycznie wszystko jest zrobione. To jest bardzo merytoryczne. To jest tak merytoryczne, że ja nawet zapomniałem, że to jest o mnie. Kiedyś ogromny żył taki człowiek, co chodził bez głowy, sypiał bez powiek i każdy we wsi strasznie się bał, bo spał jedynie, spał i nie spał, gdy spał. Znam się ze Stanisławem Radwanem całe swoje życie. Ja oczywiście tego nie pamiętam, narodzin, bliskiej przyjaźni i zażyłości. Znam to tylko z opowieści moich rodziców, moich dziadków. Ale że to zawsze była taka osoba, która jeżeli się zjawiała, to właściwie zamierało całe życie domowe i rodzinne i liczył się tylko Staś, jego opowieści o teatrze, o sztuce, o ludziach, o świecie. Bardzo często te opowieści były ilustrowane muzyką. Siadał po prostu do pianina i grał. Ja jestem przeciwnikiem za dużej ilości nut. W naszym środowisku był takim największym autorytetem moralnym zawsze. Jak byłam młoda, jak miałam jakikolwiek problem, Staszek nawet nie wiedział o tym, że go tak wykorzystywałam, to ja zawsze z nim rozmawiałam na ten temat. On nawet nie wiedział, w jakich on ważnych sprawach życiowych moich uczestniczył. Pokochałam Stasia już tak naprawdę najbardziej, jak zaczęłam z nim pracować w Starym Teatrze. I największe przeżycie dla mnie to była praca, kiedy on pracował z Grzegorzewskim. Ta wyobraźnia, jaką Staszek posiada, to pojmowanie teatru, to jakieś dziwne nazywanie rzeczy nienazwanych, tworzenie napięć. Ja pamiętam, jak on konstruował nam sceny, bo on siedział na widowni.